2 stycznia. Po Bożym Narodzeniu czytamy pierwszy list świętego Jana. I w tym kolejnym fragmencie pada bardzo mocne słowo: któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Jesteśmy w pierwszym wieku. Wiemy, że wielu spodziewa się Mesjasza. Wiemy, że wielu przychodzi i mówi, że jest Mesjaszem. Uczniowie głoszą, że Mesjaszem jest Jezus. I każdy, który temu zaprzecza, jest po prostu kłamcą. Jest kłamcą. Mocne wyznanie. Tu nie ma argumentów, tu nie ma uzasadnień. Apostołowie doskonale wiedzą, że widzieli naocznie kogoś, kto głosił naukę, kto czynił cuda, kto został zabity i zmartwychwstał. I dla nich to jest oczywiste. To jest najbardziej oczywiste. Jak to, że jest dzień i noc, że jest ziemia okrągła, że żyjemy, umieramy. Tak bardzo oczywiste, że On musi być Mesjaszem. I On tym Mesjaszem jest. I oczywiście dzisiaj nie jesteśmy już w kontekście tylko żydowskim, natomiast jest jakaś taka pokusa myślenia, że Jezus nie jest właśnie tym jedynym Zbawicielem świata, że Jezus nie jest tym, który jest posłanym przez Boga, którego Bóg chciał, żeby przyniósł pełnię objawienia, że Jezus nie jest tym, który jest najważniejszą postacią, istotą, osobą w historii wszechświata. Jesteś kłamcą, jeżeli nie uznajesz Jezusa. Nie żyjesz w prawdzie, jesteś daleko od tego, co jest oczywiste. Można być kłamcą, tak jak można najbardziej oczywiste rzeczy zakłamywać, nawet w świecie nauki. Tak samo w świecie wiary można nie uznawać. Ale Jan mówi mocno, jeżeli nie uznajesz Jezusa za Mesjasza, jeżeli Go nie uznajesz za kogoś, kogo posłał Bóg Ojciec, nie żyjesz w prawdzie. Psalmista mówi o tym, że zwycięstwo zgotowała prawica Boża. Trzeba śpiewać Panu Bogu, bo zwycięstwo przygotowała Jego prawica i używa takiego określenia i święte ramię Jego. Ramię oznacza moc, tak jak prawica, oznacza Boże działanie, ale bardzo niezwykłe jest to określenie zeroa kotrzo, czyli ramię Jego świętości, można by przetłumaczyć dosłownie, chociaż Grecy tłumaczą i tak samo potem Wulgata jako ramię święte. Co znaczy, że ramię jest święte, nie ramię na przykład mocne, nie ramię potężne, no bo tak by jakoś bardziej pasowało. Święty kadosz po hebrajsku to znaczy doskonały, to jest takie, które nie ma żadnego jakiegoś mankamentu. Więc chodzi o taką moc Bożą, która jest doskonała. Bo nieraz ludzka moc może zrobić wiele krzywdy. Możemy wygrać wojnę, ale przy okazji zabijemy ludzi niewinnych. Możemy wyrzucić kogoś z jakiegoś zespołu, kościoła, klasy, zgromadzenia, ale zrobimy krzywdę, bo nie do końca Go znamy. Tu Bóg się nie myli. Bóg jest doskonały, Jego wszechmoc jest doskonała. Jest taką wszechmocą, która nie złamie nawet trzciny nadłamanej. Ale świętość oznacza też doskonały w znaczeniu, że oddzielony całkowicie od ludzi, całkowicie inny. Czyli nie tak, jak się ludzie spodziewają. Bo można by się spodziewać, że Pan Bóg zadziała w swojej wszechmocy tak, że wykończy wszystkich wrogów, albo tak, że wykończy wszystkie choroby, albo tak, że wykończy wszystko, co jest naszym wrogiem, a jednak nie. To Jego ramię święte jest ramieniem świętym, znaczy nie ludzkim, nie takim jak my myślimy, boskim, całkowicie innym od naszego myślenia. Nasze drogi nie są Jego drogami i nasze myśli nie są Jego myślami. Trzeba uszanować Pana Boga. Trzeba mieć tę świadomość, że On przychodzi na swój własny sposób, bo inaczej się zniechęcimy, inaczej Go nie dostrzeżemy, inaczej nie doświadczymy tego Jego działania, które nazywa psalmista działaniem ramienia świętego. Ewangelia opowiada o świadectwie Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, ja nie jestem Mesjaszem. Bardzo fajne jest to, bo oni się pytają go, kto jesteś. Mógł powiedzieć, ja jestem Jan. Kto jesteś? Ja jestem syn Zachariasza, Elżbiety. Kto jesteś? Ja jestem człowiek, który głosi na pustyni głos wołającego. Kto jesteś? Ja nie jestem Mesjaszem. Bo od razu pokazuje, ja dużo wiem. Ja dużo wiem i nie zaprzeczył, jak mówi ewangelista, ale wyznał.
Co wyznał? Wyznał, że tak naprawdę chodzi o Mesjasza. Wyznał, że ludzie tak naprawdę szukają Mesjasza, że pytają tego czy tamtego, bo chcą znaleźć Mesjasza, bo tak naprawdę człowiek potrzebuje drugiego, żeby zostać zbawionym. Człowiek potrzebuje drugiego, żeby zostać uwolnionym. Człowiek potrzebuje jakiegoś posłańca od Boga, bo my ludzie sobie nie poradzimy. Mamy taką modę czy czasy na to, żeby odchodzić od Boga, żeby odchodzić od Kościoła, żeby odchodzić od tego, co święte i stawiać tylko na człowieku, ale nie postawimy za wiele na ludziach. Naprawdę. Nawet na najlepszych, bo człowiek ostatecznie nie jest w stanie dać człowiekowi tego, co jest w stanie mu dać tylko i wyłącznie Pan Bóg. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.